Będziemy w 23 roku współorganizować Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. To jest kolejna taka wielka impreza, gdy idzie o w ogóle imprezy sportowe, ale też gdy idzie o imprezy związane z piłką ręczną, bo w 2016, jak Państwo pamiętacie, odbywały się tutaj Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Wielka impreza sportowa, to którą organizujemy wspólnie ze Szwecją, ale także impreza o charakterze kulturalnym, bo zawsze jak przyjeżdżają kibice do Krakowa, z całego świata zresztą, to mają pełną świadomość, że mogą liczyć nie tylko na przeżycia sportowe, ale także i inne, i kulinarne, i kulturalne. Mieszkańcy Krakowa zobaczą 21 meczów najlepszych drużyn na świecie w piłce ręcznej. To będą na pewno bardzo zacięte, emocjonujące widowiska. Nie wiemy jeszcze, jakie konkretnie drużyny będą grały w Krakowie, bo o tym się przekonamy po losowaniu 2 lipca przyszłego roku. Natomiast wiemy już na pewno, że reprezentacja Polski w rundzie głównej będzie rozgrywała swoje mecze w hali Tauron Arena. Pochodzę z Krakowa, także tutaj zaczynałem z piłką ręczną i cieszę się, że tutaj będzie rozgrywana w szczególności druga faza turnieju, gdzie jeśli wyjdziemy z pierwszej grupy, to będziemy tutaj grać. Także ja jestem bardzo zadowolony, myślę, że inni zawodnicy również. Wydarzenia sportowe to jest dla nas kotwica medialna tak zwana. Nie jest istotą samo w sobie promowanie samej imprezy, ale przy okazji tej imprezy pokazywanie, że jest Polska, że jest Małopolska, że jest Kraków i że tutaj przyjeżdżając, słuchajcie, nie przyjeżdżajcie na jeden dzień na mecz. Przyjeżdżacie tutaj na tydzień, na dwa, spędzicie wakacje swojego życia, ale też przy okazji będziecie kibicować dumnie swojej drużynie, bo też zapraszamy gości z zagranicy, czyli przyjeżdżający gości z zagranicy przyjeżdżają tutaj, żeby kibicować swoim drużynom, ale my chcemy im pokazać Polskę ciekawą, fajną, atrakcyjną.